W wielu rosyjskich miastach odbyły się dzisiaj protesty antywojenne. Od początku ataku Rosji na Ukrainę w Rosji zatrzymano 11 tysięcy osób protestujących przeciwko tej agresji. Tutaj widzimy rosyjskich policjantów, którzy czytają wiadomości osób zatrzymanych. Jak zawsze rosyjski pokaz siły do zwykłych, niegroźnych protestujących o pokój, w pełni zabezpieczony policjant. Na zamarzniętej rzece ktoś napisał stop wojnie. Służby rosyjskie zamazały ten napis w taki sposób. Tutaj wieś Buzowa pod Kijowem zbombardowana przez Rosjan. Papież Franciszek powiedział, że to nie jest tylko operacja militarna, to jest wojna, która niesie śmierć i zniszczenie. Również podziękował wszystkim za przyjmowanie uchodźców. Białorusini z Odessy będą bronić Ukrainy. Zaapelowali, by Białorusini w Białorusi nie słuchali samozwańczego rządu Łukaszenki i nie wypełniali jego rozkazów. Jak widać, białoruska opozycja nie używa tej oficjalnej flagi, która kojarzy się z reżimem, ale tej historycznej biało-czerwono-białą. Prezydent Ukrainy zaapelował po raz kolejny, by zamknąć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Powiedział, że to co robi Rosja było od dawna planowane, że to jest wojna, że wiele ukraińskich miast widzi dzisiaj zło, ale to nie zabije ich człowieczeństwa. Liczba zgłoszeń do Międzynarodowej Legii Cudzoziemskiej przekroczyła 20 tysięcy, chętnych jest z 52 państw. Rosjanie zniszczyli lotnisko w Winnicy. Tak prezentuje się to z dalszej odległości. Andrzej Daniłko, znany z Eurowizji jako Werka Serduszka, powiedział, że rosyjskie gwiazdy, które opowiedziały się za pokojem czy przeciwko atakowi Rosji na Ukrainę, otrzymują groźby. Te muszą być dosyć skuteczne, skoro rosyjskie gwiazdy usuwają swoje posty. Burmistrz Kijowa odwiedził punkty kontrolne na wjeździe do miasta. Powiedział, że żołnierze są gotowi do pokonania wroga. Żołnierze powiedzieli mu, że będą bronić Kijowa za wszelką cenę. Kijów jest sercem Ukrainy, nie oddadzą go. Ukraiński aktor i prezenter telewizyjny Pasha Lee poległ podczas walki. Od 24 lutego do Ukrainy wróciło 140 tysięcy osób, 80% z nich to mężczyźni. Rosjanie dzisiaj wzięli się też za niszczenie kościoła w miejscu miejscowości Bobryk pod Browarami. Przewodniczący Rady Europejskiej powiedział, że rasizm na granicy polsko-ukraińskiej to rosyjska propaganda. Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, kiedy rosyjska propaganda sieje plotki o rasizmie w Polsce. Dziś w Ukrainie odbył się kolejny ślub. Pod wpływem nowej rosyjskiej ustawy o walce z fake newsami TikTok zawiesza swoją działalność w Rosji. TikTok odmówił spełnień żądań rosyjskiej cenzury. Bo rosyjska ustawa o walce z fake newsami tak naprawdę walczy z prawdą. Kolejny rosyjski sprzęt wojskowy ciągnięty przez traktor. Rosja po raz 1 500 100 900 straszy, że ten kto przekaże Ukraińcom myśliwce będzie uznany za uczestnika walki. Anonymous hakowało największe stacje telewizyjne w Rosji. Zamiast zaplanowanych programów pokazywane jest to, co Rosjanie robią naprawdę na Ukrainie.